Witam Was serdecznie, z tej strony Krzysztof Wojczal, a w tym nagraniu chciałem się podzielić z Wami pewnymi przemyśleniami, ponieważ wstałem rano i stwierdziłem, że niebawem czwórka będzie z przodu i jestem już za stary na to, żeby być skromny, a jednocześnie włożyłem zbyt dużo pracy w napisanie tej właśnie książki, by z czystym sumieniem nie powiedzieć Wam, że uważam, że jest to najlepsza książka geopolityczna dotycząca polityki międzynarodowej i układu, międzynarodowego układu sił jako takiego, która została wydana i napisana w Polsce ever. Także zapraszam do zamówienia tej książki. Jednocześnie chciałem wskazać, że no treść jest unikalna, ponieważ do tej pory nikt w mojej ocenie nie napisał tego w ten sposób i nie oparł analiz czy wniosków dotyczących polityki międzynarodowej, dotyczących geopolityki, o dane z tak wielu dziedzin, to jest z finansów, z ekonomii, ze statystyki dotyczącej populacji, czy też demografii, z religii, z kultury, oczywiście z geografii czy historii. Także jakby składając to wszystko do całości, powstało pewne kompendium wiedzy i w mojej ocenie właśnie analizy czy wnioski wynikające z tych wszystkich danych, z tych wszystkich dziedzin dają dosyć pełny i jak najszerszy obraz tego, co się właściwie dzieje i dlaczego jakby wydarzenia podążają w tym kierunku, w jakim podążają. Oczywiście oprócz tych 450 stron analiz dotyczących, jak już wspominałem zresztą, 7 regionów i 35 państw, zawarłem w książce ponad 200, blisko 250 stron prognoz. I oczywiście wiem, że słowo prognoza kojarzy się niektórym z pewnego rodzaju ogólnikowymi stwierdzeniami typu no będą problemy, tutaj dochodzę do wniosku, że w przyszłości polityka międzynarodowa będzie prowadziła do jakichś problemów, do jakichś spięć, napięć międzypaństwowych. I oczywiście tego rodzaju prognozy nie mają prawa się nie spełnić, po prostu cokolwiek by się nie wydarzyło w przyszłości, no to można później powiedzieć, że o, rzeczywiście mówiłem o tym i to się sprawdziło. Chciałem tutaj po prostu zastrzec, że te prognozy są dosyć precyzyjne, to są konkretne wskazanie konkretnych wydarzeń, które mogą się spełnić. Prognozy, które się mogą spełnić na podstawie właśnie wcześniej napisanych analiz z głębokim, szerokim uzasadnieniem, dlaczego uważam, że coś takiego się może wydarzyć. Jednocześnie, jeśli ktoś chce zobaczyć, jak tego typu prognozy wyglądają, żeby nie kupować kota w worku, zapraszam oczywiście na mojego bloga. Na przykład warto zajrzeć do tekstów o Białorusi, jeszcze tych pierwszych, gdzie 3 miesiące przed tym, kiedy to Amerykanie wysłali pierwszego dyplomata do Mińska, by spróbować odwrócić niejako Białoruś na stronę Zachodu, to 3 miesiące wcześniej właśnie pisałem, że coś takiego należy zrobić i Amerykanie powinni to takie działania podjąć. Następnie pisałem, że no, oczywiście nie można zaniechać tego rodzaju działań, natomiast należy spodziewać się porażki i należy spodziewać się tego, że Władimir Putin przejmie pewnego rodzaju kontrolę nad Białorusią i rzeczywiście już dziś wiemy, że to się dzieje. To wszystko pisałem kilka lat temu. Warto zerknąć do tekstu sprzed 2 lat, ponad 2 lat, w zasadzie 3, dotyczącego Afganistanu. W zasadzie można by było opublikować ten tekst tydzień temu i byłby idealnie aktualny, to znaczy wszystko to, co tam było napisane, pasuje do dzisiejszej sytuacji, a pisałem szczegółowo, że Amerykanie będą musieli wyjść z Afganistanu. Dlaczego będą musieli wyjść z Afganistanu i w jakim mogą z tego później chcieć zrobić interes. Także warto zajrzeć na stronę krzysztofwojczal.pl. Tam jest zakładka analizy. Kliknąć dowolną analizę, jaką sobie wybierzecie, która Was będzie ciekawić. Zresztą opublikowałem ostatnio nowy, ciekawy, myślę, tekst. I zobaczycie, czego będziecie mogli spodziewać się również po książce. Dlatego jeszcze raz zapraszam do skupienia zamówień w przedsprzedaży. Jednocześnie jedna dobra informacja jeszcze, że uruchomiłem właśnie przedsprzedaż w wersji elektronicznej, czyli e-booka. Także zapraszam na stronę do zakładki sklep. Tam możecie sobie wybrać, którą wersję książki chcielibyście zamówić i oczywiście możecie ją zamówić.
Pozdrawiam, do usłyszenia.